Pierre przepiękną ekspozycję zbiorowej, tym razem odsłonie. Mamy kilka nazwisk. Mamy Bonecki, Czarnecki, Dragan, Gierałtowski, Ryczek, Tomaszewski, Wantów, Wojcieszak. To jest wystawa Epsomit Grafik, która jest taką próbką tego, co potrafi Epson i oczywiście autorzy, którzy drukują swoje prace z wykorzystaniem naszej technologii. Żeby stworzyć takie prace, potrzebujemy przede wszystkim naszej technologii Epsona, drukarki z odpowiednimi tuszami pigmentowymi i właściwych nośników. Papiery, które tutaj, na których ta wystawa została wydrukowana, to jest tylko mała cząstka tego, co mamy w naszej ofercie. Są to głównie papiery bawełniane, 100% bawełna bezkwasowa, w większości bez wybielaczy optycznych. Niektóre z tych papierów mają niewielką ilość. Chodzi o to, żeby te wydruki były jak najbardziej trwałe, żeby z upływem czasu zachowywały swoje swój wygląd, nie zmieniały się. I tak można powiedzieć, że to, co na przykład tutaj mamy te zdjęcia, one są w stanie w tej formie przetrwać minimum 80 lat. A tutaj ta wystawa i te możliwości wydruku, z których ja nie będę nawet od 6 czy 7 lat korzystam z tego systemu digigrafii. Dla mnie jest to pewnym sposobem wyzwolenia czy nobilitacji fotografii, dlatego że te fotografie najlepsze, te, które oceniamy, że na tych dyskach, na tych wszystkich pamięciach, one zasługują na to, ponosimy koszta, przygotowanie i my te fotografie wracamy do życia. Nie potrzebujemy wtedy tych tysięcy patentów, technologii, żeby włączyć komputer i podziwiać fotografie na monitorze. Nawet jak nie będzie energii elektrycznej, prądu, no to możemy wyjść na światło dzienne i tą fotografię wyzwoloną zobaczyć w normalnych warunkach, tylko kawałek papieru, to co przez całe lata, dziesięciolecia towarzyszyło fotografii. Wydaje mi się, że możliwość znowuż tej materializacji fotografii, zachowania jej dla potomności w postaci tej fotografii papierowej, a nie oglądania jej tylko na ekranach monitorów, jest najbardziej sympatyczną rzeczą, jaka towarzyszy właśnie wymyśleniu tego systemu.